Siema, ostatnio biegając po mapie natknąłem się na wielkie kości. Zostawione prawdopodobnie przez jakieś dinozaury, pomyślałem. Po zgłębieniu sprawy kości okazują się być resztką wieloryba, ale skąd wieloryb na środku bagien? Najprawdopodobniejszą teorią jest to, że po prostu kiedyś krzywuchowe moczary były częścią morza, stąd na nich szkielet wieloryba. Taki sam szkielet jesteśmy w stanie jeszcze znaleźć w Velen na wyspie. Wyspa prawdopodobnie też kiedyś była przykryta wodą. Co ciekawe, z wieloryba na bagnach jesteśmy w stanie zebrać drogocenną skamielinę, która okazuje się skamem, bo nie jest drogocenna, a możemy ją sprzedać za 10 sztuk złota. Jeżeli lubicie ciekawostki z Wiedźmina, możecie zostawić suba.